prawda futbolu z człowiekiem, który dzisiaj tutaj jest honorowany na PGE Narodowym. Jerzy Dudek jest z nami, legenda polskiej piłki, legendarny bramkarz. Ja nie straciłem głosu w czasie tych karnych, to Mati miał problem, musiałem tam Jerzy Dudek pokrzyczeć. Pamiętam Matiego. Ale to była sama przyjemność rzeczywiście. Jurek, ja natomiast popytam Cię o współczesność, o teraźniejszość. Honor tu wielki, natomiast codzienność tej reprezentacji to są też bramkarze, którzy są dzisiaj. Czy my mamy jakikolwiek problem z bramkarzami? Nigdy nie mieliśmy tak naprawdę problemu z bramkarzami, jak sobie przypominam. Sami kreowaliśmy te problemy, jeżeli były. Bo albo mieliśmy dwóch wybitnych, dobrze dysponowanych bramkarzy, albo tak jak teraz jest tych trzech, jest dwóch młodych jakiś. Więc na tej pozycji od jakiegoś czasu, od wielu, wielu lat nie mamy problemów. Takie mam odczucie i powinniśmy się z tego cieszyć. Wiadomo, że odrobina takiej zawsze trzeba to pieprzyć, jak to mówią, żeby tą rywalizację utrzymać na najwyższym poziomie, ale akurat na tej pozycji to jest oczywiście na pozycji napastnika to problemów nie mamy. Dobrze, to dopytam Cię, czy tym pieprzem byłby Gikiewicz, bo dziennikarze się domagają, przynajmniej część dziennikarzy. Na pewno chłopak jest wydarzeniem tu i teraz w Bundeslidze, bo jak na kilka kolejek trzy razy jest wybierany bramkarzem kolejki, zatrzymuje czy Leverkusen, czy Werder, czy teraz Bayern weekend, to nagle znowu wraca temat Gikiewicza. Czy dla Ciebie jako doświadczonego człowieka mającego takie spojrzenie troszeczkę z boku, to jest temat czy nie? Właśnie to jest temat oczywiście dla mediów bardzo fajny. On jest w bardzo dobrym jakby okresie swojego życia, można powiedzieć. Po wyjeździe do Bundesligi zbiera dobre recenzje, nie tylko teraz ostatni miesiąc, tylko z tego co pamiętam. To jest kilka lat już, prawda, Gikiewicza w Bundeslidze. Zawsze miał, oczywiście jest coś takiego, że masz pecha, bo są bramkarze lepsi od Ciebie w reprezentacji, więc ciężko jest z nimi rywalizować. Teraz jest takie dobijanie się na siłę do tej reprezentacji. Natomiast gdyby to było na przykład 10 lat wcześniej, gdyby Giku miał, nie wiem, 10 lat mniej, no to pewnie już by był w tej reprezentacji, prawda? Jasne. A tak no, w nagrodę, czy mu można byłoby dać ten przyjazd, bo ja też to tak odczuwam, można by było mu dać ten przyjazd, tylko że to jest przed mistrzostwami świata, więc to też jest tak, że ten okres jest bardzo trudny dla trenera. Zresztą Michniewicz powiedział, no kurde, ilu tych bramkarzy mamy powołać, tak? No, jak się każdy z nich wyróżni, no to znaczy, kiedyś było tak, Tomaszewski mówi, że można by powołać 10 bramkarzy i jednego zawodnika. Dzisiaj mamy komfort na wielu pozycjach, ale wydaje się, że fajnie, że jest zauważony, że dyspozycję ma bardzo, bardzo dobrą. Natomiast no, trzeba uszanować chyba tą decyzję trenera Michniewicza co do jakby wyboru tych bramkarzy, dwóch doświadczonych, dwóch młodych, tam jest jeszcze cała lista tych bramkarzy, którzy są niżej notowani, młodsi będą pewnie perspektywiczni i tyle. No. To dla Ciebie hierarchia jest taka, Szczęsny, Skorupski, rozumiem Drągowski i teraz no, byłby Grabara, jest Majecki. Czy Ty rozumiesz te dwie ścieżki Michniewicza, tą ścieżkę jakby gdzie Gikiewicz jest na trzecim miejscu za Skorupskim, ale też jest ta ścieżka młodych bramkarzy. Czy Ty to rozumiesz, czy mówisz sobie, nie no, w sumie mógłby być trójką na przykład taki Gikiewicz? Trochę Cię prowokuje po dziennikarsku, ale sam się, ja sam jakbym miał w tej hierarchii umieszczać Gikiewicza, ciężko mi by było, muszę to przyznać, umieścić go przed Skorupskim. Wiesz dlaczego? Bo ze Szkocją i z Holandią Skorupski pokazał, że to jest mega, mega gość, jeśli chodzi o bronienie piłek trudnych albo niemożliwych do obrony. Ale trójka, to już nie miałbym trochę wątpliwości co do Gikiewicza. Tak, jeżeli idziemy w tej konwencji, to jak najbardziej tutaj można byłoby się zgodzić, że jednak no, jeżeli by trener na siłę chciał go powołać, no to mógłby powiedzieć Drągowskiemu, słuchaj, no to Ty już byłeś, znamy Twoje umiejętności, spróbujmy go na zgrupowaniu, bo takie argumenty też padały u selekcjonerów, że chcemy zobaczyć tego zawodnika, chcemy spróbować tego zawodnika, chcemy mu dać szansę na to, żeby zobaczył, jak wygląda szansa, jakby szatnia reprezentacji, jak obsługuje z innymi zawodnikami. I to by była szansa teraz, można powiedzieć, że to taka szansa była najlepsza, żeby sprawdzić. Czyli bierzesz teraz Gikiewicza, wystawiasz go w Zwalią na przykład? I masz... Nie, wystawiam go, tylko po prostu obserwuję, bo ja też nie mogę zapomnieć o tym, że ja muszę przygotować zespół na Mistrzostwa Świata. Zostały nam ostatnie dwa mecze i te mecze muszą być rozegrane
i oparte o najlepszych zawodników, żebyśmy widzieli, jakie mamy, na czym mamy pracować przed Meksykiem i na mistrzostwach w Katarze, więc ale mógłbym go wziąć na siłę jakby rzeczywiście, ale mamy pewną hierarchię. Teraz tak, to jest trochę dysrespekt dla Drągowskiego, to jest trochę dysrespekt, wiesz, dla... No, Grabara sam się wyeliminował, bo jedna ta kontuzja dosyć jest poważna. Też miałem złamaną kość tutaj, tą żuchwę i to jest duży dyskomfort dla bramkarza, więc no, wydaje się, że tutaj, tak jak powiedziałem, no, dyskusji może być wiele, rozwiązań jeszcze więcej, sam podpowiedziałeś jedno rozwiązanie szybko, ale to też by był jakby też dysrespekt dla innych bramkarzy, którzy walczą już w tej reprezentacji i poświęcają się od wielu miesięcy, wielu lat z ochotą chcą jechać na te mistrzostwa i pracują ciężko. To dopytam Cię, Szczęsny wobec tego, że miał kontuzję, wrócił do bramki, znowu kontuzja, ta kostka. Czy to jest problem, że on będzie szukał formy w najbliższych tygodniach? Oczywiście jest Champions League, jest Serie A, jeszcze troszeczkę czasu jest do Mundialu. Problemem jest to, że to są dwie kontuzje w bardzo krótkim czasie. To samo dotyczy Kesha, że tak doświadczeni zawodnicy, bardzo dobrzy zawodnicy, to jakby mają dwie kontuzje w krótkim czasie. To nie jest tak, że gramy miesiąc, tylko od razu jest następna kontuzja, więc to może być zmartwieniem, ale Wojtek mówił, że czuje się lepiej. Tak doświadczonemu zawodnikowi, który gra tak wiele meczów, który nie ma czasami czasu, żeby potrenować na siłowni nad przygotowaniem fizycznym, że pracuje tak naprawdę tylko nad meczem, przygotowaniem psychicznym i regeneracją pomeczową, że nie ma czasu na dodatkowy trening, to czasami jest pomocne, to czasami jest potrzebne i takim doświadczonym zawodnikom jak Kesz czy jak Szczęsny, ten okres tych, no nie chcę powiedzieć agrafkowych kontuzji, ale kontuzji powinien pomóc. Jeżeli nic się nie wydarzy po drodze, to powinien to być pomocny aspekt. Tak utytułowanego bramkarza nie waham się zapytać o napastników. Jeden czy dwóch? No bo wiesz, jest ten system z dwoma dziesiątkami, prawda? Zieliński, Szymański za lewym. A tobie jako bramkarzowi, tak sobie myślisz, jak wyjdzie Milik i lewy, no to jednak lewy i Milik, to myślisz sobie, no jest ich dwóch. Ja rozumiem, że też cię trochę prowokuje, ale ta dyskusja gdzieś jest też obecna, jeśli chodzi o... Oczywiście. Ona się jakby rozwiązała ze względu na to, że jednak i Milik wrócił do formy, trzeba powiedzieć. Jesteś zaskoczony? Nie jestem zaskoczony. Oczywiście było w tej decyzji przejścia do Juventusu wiele ryzyka, bo jednak jest to duży klub, ma wspaniałych napastników, to ta konkurencja jest dużo większa. Ale wrócił do siebie, wrócił do Serie A, można powiedzieć, mówi po włosku, więc żadnych kompleksów, żadnej aklimatyzacji nie potrzebuje. Docenił to te wartości, które miał w Serie A, które miał w Ligę, więc podejrzewam na im plus i stąd ta pozytywna energia, że idzie, strzela i wrócił na swoje tory. Wrócił piątek, to też da. No, czekaliśmy na ten moment, żeby ci zawodnicy znowu się odblokowali, żebyśmy sprowokowali wreszcie tą narodową dyskusję na dwóch napastników czy na jednego. No wcześniej to jest, wróciło. Przez ostatnie dwa lata nie mieliśmy tego, no bo nie mieliśmy dyskusji. No po prostu modliliśmy się, żeby lewy był zdrowy, bo jak nie lewy, to kto? No to wiadomo, Karol Świderski pokazał się moim zdaniem z genialnej strony, jako ten zastępca, intuicja w pole karnym, praca ciężka, genialny. Buxa też był pozytywnym zaskoczeniem. Niestety teraz tam dochodzi do siebie jakaś kontuzja czy coś. Ale ta hierarchia znowu wróciła do tej hierarchii, którą chcemy, tak? Lewandowski, Milik, Piszczek. Lewandowski, Milik, Piszczek, siedziałem przed chwilą koło niego. Siedziała tu taka trójca. Dudek, Lewandowski, Piszczek. Tak, dokładnie. Taki atak był tutaj. Także było dużo dyskusji, natomiast wróciła ta trójka najlepszych naszych napastników od wielu, wielu lat i fajnie, i można rozpocząć tą dyskusję. Myślę, że lewy dużo tu może podpowiedzieć, jak on się czuje najlepiej. Natomiast najważniejszym problemem, bo my zawsze szukamy problemu tam, gdzie go nie ma. Okay. Jak bramkarze grają, super, to kto ma grać? Jak mamy napastników, to kto ma grać? A my mamy problem tak naprawdę w środku pola, gdzie mamy grać, w środku obrony, jak wysoko ta obrona ma stać, czy ma tyłkiem do bramki uciekać, czy nie. Także tam są problemy, które my musimy rozwiązywać, one nie są łatwe do rozwiązania, więc lepiej poszukać ich tam, gdzie ich nie ma. No i tutaj wyjaśnił nas, gdzie są te problemy. Rzeczywiście środek pola to jest zagadka, prawda, z różnych względów.
Słuchaj, to taka prośba. Idziemy przymierzyć twoją dłoń. Tak. Tak? I te, zobaczymy, tutaj jesteśmy na alei, gdzie... Boga Stadion Narodowy. Tak, jest Narodowy. Dziesięciolecie, gratulacje, tak. Wspaniała sprawa. Wspaniała sprawa, wspaniała. Zawsze... ale ty zagrasz na tym stadionie w piątek. No to właśnie. Nie, nie zagram, bo jak mam to? Swój mecz w Liverpoolu z Manchester United, mecz legend piłkarskich, więc nie mogę tutaj niestety być. W piątek rano mam samolot, także widzimy się w Liverpoolu. Ale oczywiście serdecznie zapraszam wszystkich, którzy mają czas. W piątek nasi będą grać. Tutaj jest Lewy, tu jest Jerzy Dudek, zobaczmy. Zawsze chciałem zobaczyć stopę, czy nie ma za dużych platfusów i to kto? Udało. Ty? Że czy... ja. Aha, tak. Ale nie mam, nie mam. Nie ma? No. Ale jest, bo tu są piłkarze, którzy mają odbite stopy, no i jestem ja, tam chyba Józek Gunaczyk też, który ma odbite stopy rękę. Ciekawy, czy pasuje. No, pasuje? No, jak gulał. Jak gulał. No to ostatnie pytanie w takim razie. A to będzie najtrudniejsze pytanie. Wytypuj wynik. to będzie w przyszłość pytanie. Real czy Barcelona? El Clasico. El Clasico. Chodzi mi o to, że no, jak jesteś madrydistą, to nawet jak Lewy jest w Barcelonie, no to już chyba nie możesz się wypisać. No nigdy się nie wypisywałem. Mówiłem o tym wcześniej, że oczywiście kibicuję Robertowi. Bardziej Robertowi niż Barcelonie i z tego się cieszę, że strzela gole. Czekam na El Clasico, tak jak cała Polska chyba czeka na El Clasico, ale oczywiście będę trzymał kciuki, żeby Robert strzelił gola, ale żeby Real wygrał. Pasuje takie rozwiązanie? Widać, że Madryt. Mati, pasuje takie rozwiązanie? Jest grupa madrydistów, jeśli chodzi o... Jest nas wielu, nie poddamy się. Zbigniew Boniek jest tej grupy. Także jest. Tak, nie ma, jest nie... duża różnica między kibicami Realu a Barcelony, nie? No jest. Że kibice Barcelony są tacy sezonowi, nie? Ja kibicowałem Barcelonie, no a wiesz dlaczego? Ale ja też. Dream Team. Dream Team, tak, Dream Team Johana Cruyffa. I to mnie a to jakby. Nie, to ja jeszcze później. Ty później, a nie, ja troszeczkę jestem, no niewiele wiem, bo ja jestem 70, to jest 83, ale ja widziałem nawet Barcelonę, pojechałem do Pragi na mecz Barcelony ze Spartą i później ta Barcelona wygrała na Wembley, to mnie jakby, wiesz, ta Barcelona, gdzie był Laudrup, Stoiczkow, Kuman, Goikoechea, Baquero, autor niezwykłej bramki z Kaiserslautern, która pozwoliła później przebić się dalej i wygrać ostatecznie. Bramka Kumana jest symbolem, ale bramka Baquero też jest gdzieś symbolem tamtej Barcelony. Ja musiałem zauważyć Barcelonę, bo jak grałem w Holandii, no to wiadomo, cała Holandia kibicowała Barcelonie. W tamtym czasie Johan Cruyff budował ten zespół jakby od zaplecza, można powiedzieć, no ale cała Van Hal, cała ta grupa tych zawodników holenderskich tam grała. I jak się już wszyscy chwalą, bo tam czytałem w mediach i Zbyszek miał propozycję z Boniek z Barcelony i wszyscy mieli, to ja też miałem propozycję z Barcelony, nawet dostałem koszulkę na pamiątkę, bo oni szukali bramkarza i wzięli Ruda Hespa, nie wiem, pamiętacie takiego bramkarza, który... Bo potrzebowali bramkarza z holenderskim mentalnością do gry z obrońcami, tiki-taka, żeby grał. No i w tamtym czasie to się nie udało. No pewnie jakieś też warunki finansowe, ale wybrali Ruda Hespa i no i to... I w tamtym czasie też w jakiś sposób byłem jakby blisko od tej Barcelony. Jak już Lewy jest w Barcelonie, to chyba... Jeszcze ktoś tam w Barcelonie był blisko? Prawda, czekamy. Prawda futbolu. Jerzy Dudek, Roman Kołtoń. Bardzo dziękujemy za lajkujcie. Jurek w wielkiej formie, także, ale no nie po broni w piątek. Znaczy po broni w piątek, ale w Liverpoolu. W sobotę. W Liverpoolu. Także wszystkiego dobrego.